Ponad 170 osób, w tym byli dyrektorzy i górnicy Tarnobrzeskiego Kombinatu Siarkowego, spotkało się na wspólnej biesiadzie. Były wspomnienia, konkurencje sportowe i wspólna zabawa. W ubiegłym roku cały Tarnobrzeg świętował 70-lecie odkrycia złóż siarki na terenie Machowa. W tym roku górnicza brać postanowiła kontynuować tamte obchody poprzez organizację pikniku z okazji 70-lecia powstania Siarkopolu i 60-lecia kopalni siarki Machów. Zdecydowaliśmy się na ośrodek Dziewocza na terenie kopalni siarki Jeziórko, bo to przecież wiadomo historia górnictwa. I tym razem, jak widać, jest około 180 osób. Ten ośrodek nie miał jeszcze w swojej historii tak osób. Zaprosiliśmy wielu byłych dyrektorów, oczywiście siłą rzeczy nie wszystkich, bo wielu z różnych względów po prostu nie ma. Byłych pracowników, którzy chętnie przyjęli, żeby się spotkać z jednej kopalni i z drugiej, którzy mało się znają w ramach działalności zawodowej, tak to było. Pracowali w różnych miejscach, w różnych zakładach. W Siarkopolu kopalnia siarki Jeziórko, kopalnia Machów. Dzisiaj z przyjemnością przyjechali, spotkali się, integrowali się i porozmawiają o tym czasie, który mieli w swojej działalności zawodowej. A poza wspomnieniami była także zabawa przy muzyce oraz konkurencje sportowe. Jako że są Mistrzostwa Europy, będzie slalom z piłką, będzie rzut złotą kulą, no nie zupełnie, ona będzie w kolorze żółtym. No i tradycyjnie nie może być, jako że atrybutem górnika w czasach trudnych, błotnistych był gumiak, rzut gumiakiem na odległość. Trzy podstawowe, takie wiodące konkurencje i tu myślę, że chętni się na to znajdą i będą się wykazywali swoimi umiejętnościami. A przy tym dobra zabawa, dobra muzyka, integracja i szacunek dla tych tradycji, żeby to zostało również na dłuższy czas. Na wszystkich uczestników czekały także pamiątkowe kufle oraz siarkowe medale.